Cześć kochani, dzisiaj zapraszam Was na haul z H&M-u, tak? Coś mam jeszcze chyba z Only, także zapraszam serdecznie. Pierwsza rzecz to, słuchajcie, jest sweterek, którego przyniósł Mikołaj mojemu mężowi. Szary, w 100% wełniany, to jest rozmiar L. I co, nie będę mówić ceny, będziecie mieli na dole linka, także sobie sprawdzicie, ile on kosztował. Bo mąż jest po drugiej stronie. Przymierzy go dla Was, tak? Będziesz taki miły i przymierzysz dzisiaj? Prosty, bez żadnych udziwnień, tak, o, to okrągły. O, sznureczek się od razu depnie. No, półokrągły pod szyją. I taka wełna dość przyjemna. Ona nie jest jakaś szorstka, chyba gryząca. Co? Nie, nie, czy jest. Czujesz? Ja zakładałem już go. Raz zakładałeś i spoko, no nie? Jest okay. Także bardzo ładny. To nie jest taki ciemny, szary, który wpada w grafit, tylko dość przyjemny kolorek. Następna rzecz to, słuchajcie, jest kosmetyczka. Czarna. Pierwszy raz coś takiego zamawiam z H&M-u. Jak chcecie, to możecie się zainteresować, bo one są ogólnie w różnych kolorach. Są różne wersje też plastikowe. Ta jest czarna. Ona ma dwa pojemniki. Górna część się otwiera. Słuchajcie, tutaj mamy na pędzle. Tu paletkę można sobie położyć. A druga część jest głębsza. Aha. Tak, także można sobie tutaj wtedy puder te sprawy zaaplikować. Nie wiem, mam nadzieję, że ona to jest zwykły materiał. Mam nadzieję, że jakoś to się będzie prało w miarę, bo wiecie, jak się kosmetyczka. Brudzi się. Tak, brudzi się, bo mam taką kosmetyczkę z Iwonu, ale ona ma już, nie wiem, z 10 lat przynajmniej. No. Ona jest na wierzchu taka bardzo śliska, także ją można jakąś tam ściereczką wyszorować, ale to wiadomo, że nie wyszoruje się do końca. Prałam ją, szorowałam, ale no już chyba czas jej odejść na emeryturę. Chyba także tak. Spróbuję tego, myślę, że ta na pewno tyle nie posłuży, bo ona jest z innego materiału, ale znów liczę na to, że znów ją wrzucę do tej pralki i to zejdzie wszystko. Ile lepiej to niż tamtej. A zaraz znajdę. Ona ogólnie chyba cena wyjściowa jest 60 zł, ale ja miałam jakiś kupon chyba na dychę. Już patrzymy. Tak, ona kosztuje 60 zł. A tu nie będzie widać. Zresztą będziecie mieli linka, a ja płaciłam za nią 50. Następna rzecz to koszulka i to jest koszulka z tego działu premium, to jest też męska koszulka, którą też przyniósł Mikołaj mojemu mężowi, której linka będziecie mieli na dole. Mój mąż nie dał rady jeszcze jej otworzyć do tej pory, włożył ją do szafki, ale powiem Wam tak, my już przetestowaliśmy te koszulki. To jest zupełnie inna bawełna niż te. O, od razu zobaczę jakaś cena, żeby nie zapomnieć. No powiem, dobra? Mogę powiedzieć? Powiem, jak znajdę. Koszulka też, słuchajcie, kosztuje 60 zł i ja też miałam na nią kupon dychacza. I słuchajcie, to jest bawełna Tapima. Nie wiem, tak jest napisane, ja tak czytam. I to jest jakoś premium i te koszulki naprawdę służą Wam długo. Bo z reguły to, co kupicie za 40 zł czy 30, to jest szef, po jednym praniu macie go po środku. I ta bawełna jest tutaj zwarta taka, nie taka luźna, prawda? Tylko ta bawełna jest taki, ten splot jest jedno w drugie naprawdę ekstra. A jednocześnie nie jest gruba mocno. Nie? I nie jest gruba, tak. Bo już przetestowaliśmy koszulki też Levisa, tak, które wydawałoby się, że będą... Oh my God. Że będą naprawdę, no 100 zł płacimy za koszulkę, a te, szef, jest tak samo tragedia jak w tej za 30 zł, co kupisz. To po prostu dla mnie to są żarty. Tu pod szyją się taki wór robi, przy tych, jeszcze gorzej niż przy tych tańszych koszulkach. Tak. Okropieństwo to, co my mieliśmy. Albo my mieliśmy takiego farta, bo my kupowaliśmy te koszulki w outlecie, no nie? Może oni robią jakąś produkcję dla outletów? No ja z reguły słyszałam, że to są jakieś coś, co nie wyszło w tych koszulkach, tak? I w tych ubraniach, że wersje jakieś ze sklepów, gdzie się nie sprzedało i ale tak te dalej. Białe, bo te czarne jednak. Czarne były grubsze, są grubsze w ogóle i jakby lekko lepsze, tak, zgadza się. Ale no te białe to okropne. W tej chwili ten outlet to nie jest outletem. No już nie jest, no ale nieważne. Ceny są jednak niższe niż normalnie w sklepie. No zależy w tym. No. Teraz lecimy z koszulką taką beżową. Rozmiar S. To już jest dla mnie. Szczupła strasznie, no nie? No tak wygląda. Prążkowana. No zaraz przymierzymy, to jest ewentualnie do odesłania. Ja ją wzięłam, żeby ją nosić spod pod takie swetry. Słuchajcie, jak są swetry z takim szerokim rękawem. Grube swetry, a ma taki szeroki rękaw.
to mi jest zimno, powiem wam. Mi wpada tam powietrze i mi jest zimno. Więc stwierdziłam, że sobie zamówię taką koszuleczkę w neutralnym dość kolorze. Ogólnie by się przydała beżowa, no ale takich nie było. Więc przetestujemy tą. Kolor, biała, no, kolor to jest nie ładny. Jest biały, to jest kremowy. No tak. Ja wiem, ale chodzi o, może źle powiedziałam, taki cielisty kolor bardziej, no nie? Long sleeve. Zaraz przeczytamy, jaki to skład i jaka cena. Żeby nie przeciągać, gdzie tu ją mamy? Ona kosztuje 45 zł i już wam wszystko czytam, bo ona tutaj ma tak, modal 47, bawełna 48 i elastan 5. Czyli ma skład bardzo fajny. Prościutka, półokrągłe i tu fajne takie ma szersze ściągacze. Widać, 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 widać? No tak, widać. Odcina się chyba, tak, no nie? Tak, tak. Fajnie to wygląda. Wyrzucamy to i coś, co nie jest na teraz, tylko coś, co jest na lato. Ale całe lato na to patrzyłam. I mąż powiedział, że mi kupi to. Tak? Tak, no mówiłeś. Tak, i mi kupiłeś. No. To jest koszulka przeszeroka. Ojejciu. No chyba ona pójdzie do zwrotu. Ona jest strasznie szeroka, strasznie krótka. Ale strasznie krótka, no dokładnie. To jest len z bawełną. I co to teraz? Krótki rękaw. Taki, ten rękaw krótki to miał być do łokcia i ona miała być do pasa. I to jest jakiś mały rozmiar ja wzięłam, żeby ona nie była taka, taka przeogromna. I to jest S-ka, słuchajcie. To jest S-ka. Tak wygląda S-ka. Dobra, przymierzysz, zobacz. Przymierzę i zobaczę. To tak, to... Znaczy ja ogólnie nie liczę też, żeby nosić taką koszulę jako samą. Ja liczyłam, jaką ją tak na jakąś koszulkę na ramionczka założyć, no nie? No. Przymierzymy, zobaczymy. I to jest chyba len z bawełną, jak to w większości w H&M-ie, nie sam len. Ona kosztowała 80 zł. Nie. O, tu jest 100% lnu akurat. Dobra. Dobrze, że nie wzięłam większym, bo by było, by było słabo jeszcze bardziej. No ale to jest paczka, także ja zobaczę, czy to się kwalifikuje, czy nie. Ewentualnie ją zwrócę. I teraz mamy, słuchajcie, coś, co kupiłam w Only, właśnie w Outlecie u nas. Rozmiar 38, to też jest na lato, spodnie beżowe. Widzisz, a w Lumpeksie dorwałam za 2 zł, tylko że tu jest wyższy stan. No to i nie są beżowe, tylko tamte są białe, no nie? No tak. I te nie są takie szerokie tutaj, nie mają tyle zakładek, tylko tu jest na gładko, no więc ładnie się układa, no nie? Inne. No właśnie, inne. To trzeba zrozumieć, że są inne. I one kosztowały 30 zł, słuchajcie. I zaraz wam powiem, jaki właśnie tutaj jest też fajnie, bo jest 90% wiskozy i 10% poliestru, także spoko. Mam nadzieję, że ten poliester trochę spowoduje, że nie będą się tak gniotły, prawda, jak to wiskoza, ale na lato fajny skład i spoko. To tyle z zakupów. Przymierzmy, zobaczymy, co odsyłamy. No kochani, jak tam się czujesz w koszulce? Jak w koszulce białej. Okej. Okay. No dobra jest chyba, nie? I słuchajcie, fajnie, bo przynajmniej my takie szukamy, żeby rękawy nie były takie motyle. Wiesz, tych koszulek miałem kilka sztuk, ale tego może typu. Ale może ktoś jest zainteresowany, tak, bo niektórzy tak, ale ja mówię, wytestowałem je rękawy, i naprawdę są spoko. Także to tak, i ja uważam, że taki jest ekstra i pod coś założyć właśnie pod, i ogólnie, pod sweter, tak, to nie przeszkadza to, nie robi nam się taka, jak to ja mówię, bałda. Ja najwięcej koszulek to białych jednak. Tak, no bo jednak najbardziej uniwersalne, no nie? Tak, i przymierzę teraz sweterek. Teraz mamy sweterek. Tak, dokładnie. Teraz mamy sweterek. No szary. Prosty, tak. Nie wiem, no bo ogólnie masz taki golf beżowy też wełniany, no nie chciałam czegoś powielać. I naprawdę nie jest gryzący, bo tutaj jak, o, tu czuć jest, wiadomo, głowa. No tak jak ja ostatnio miałam ten różowy, pamiętasz, to nie mogłam tego w ogóle, był wełniany sweter i tak, okropnie tak, był nieprzyjemny, tak, nie dało się tego nosić. Także różnie to bywa. Jest spoko i z tyłu normalny sweter, no Boże. No tak, nic takiego nadzwyczajnego, ja taka klasyka. Do dresów tak. Mam, ale to tam ale. Ale chciałam ci powiedzieć, że te dresy w kamerze wyglądają pięknie, jaki kolor mają śliczny. One ogólnie mają taki zielony, taki sobie. Nie, a w kamerze... bardzo ładny mają kolor. No a w kamerze mają jeszcze bardziej bardzo ładny. Wyrazisty bardziej. Dobra, to teraz ty będziesz tak, przymierzała. Podoba mi się. Myślałam, że nie będzie to ładnie wyglądało, jednak wygląda bardzo ładnie. Fajnie. Super ten rękaw taki dłuższy. To mi, dla mnie było takie interesujące, że nie jest taki standardowy króciaszek, tylko taki dłuższy. Tak. A te spodnie, a może tył, mamy taką fałdę. Ja, i tył jest dłuższy w tej koszulce. Pokaż weź boczkiem jeszcze raz. No nie? O, fajnie.
Tu jest dłuższy, także nam zasłania. Ładnie wygląda ta koszula, super. Naprawdę, podoba mi się. No wiadomo, że jak się tam... Tak, tak, no. No nie będę tak unosić, bo nie wiem, dokąd. Okej. Okay. Jest okej. Okay. No kurde, bez przesady. Bez przesady. Nawet rzeczywiście można samą tak założyć. Spodnie? No, mi się podobały, dlatego je kupiłam. I kupiłabym je drugi raz. O. Fajne są. Ekstra leciutkie, miłe i fajny materiał, także myślę, że się sprawdzą na lato. Mhm. No tak. No przymierzę jeszcze tą koszuleczkę, zobaczymy, czy się wcisnę. Dobra, to przymierzę. Ale ta koszula jest świetna. Podoba mi się naprawdę ekstra. Takie coś innego. Nie wyglądało. Takie standardowe. Nie wyglądało tak, prawda? Tak, 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 tak. I super, bo jest 100% len, tak? Nie jest jakaś taka mieszanina. Fajna. No, ale wyłączył się na chwilę aparat. No. A na czym skończyliśmy, nie wiemy? Na tym, co skończyło. No dobra, nieważne. Taka oto marynareczka. Bardzo ładna. Ale to ja nie wiem. Ja na stronie już jej nie widziałam, bo to nie wiem, ktoś musiał zwrócić, dlatego ona tak wisiała sobie samotnie w sklepie. Bo nie widziałam takiej marynarki, szczerze mówiąc. Ale może coś podobnego. Także tego on wam nie podlinkuje, no bo nie ma tego według mnie. Tak, tak, tak. To co? Na tyle. No chyba. I chyba to będzie już taki, nie wiem. Przedświąteczny, a może nam się uda coś nagrać? No zobaczymy. Na co razie by nie było. Byliśmy na jarmarku świątecznym, ale tak jakoś tak sypał śnieg, że słabo coś było z nagrywaniem. Nagraliśmy, ale to nie, jest... Nie, to ja nie ma patrzyłem. Co do pokazania. Co tam będzie? 3 minuty? Że, czy 5? Wiesz co, no tak, chyba, że to wrzucimy kawałek. Ja tam jakbyś miała jakieś ubrania, to dołożymy kawałek tego filmiku. I tyle. Złożymy i tyle. Dziękujemy, zapraszamy na następne. Dzięki, cześć. Hej.